Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Śmigamy. Nowa lokalizacja. Dziennik, mapa. Mornstedt. Odbijanie. Odbija ataki naciskając L1 tuż przed tym, jak mają cię trafić. Okej. Podstawy wroga można zmniejszać dowolnym atakiem. Kiedy wyszedzisz podstawy wroga, możesz go oszołomić naładowanym silnym atakiem R2, odbiciem L1 lub kopnięciem L1 plus R1. Zadaj dotkliwy cios już umowę za pomocą R1. W ogóle. Okej. Okay. To jest bosik. Dawaj, nie udawaj. No. Kurde. Chodź. Nacisnęłem. Teraz go dobrze nacisnąłem, ale... Może za późno? To jest ten ziomek z filmu. Give me that ramp. No nie, no nie ma szans. Nie będziemy z nim walczyć. Będziemy. Życie? Panie. A mnie. Ale to na pewno skryptowana śmierć. Tak, już widzę po cutscence. Czasami tak trochę przerywa. To jest na PS5. Odpoczynek, no nie. Odzyskiwanie żywotności po śmierci. Jeśli zginiesz w Umbralu, puszczasz całą posiadaną żywotność w miejscu, gdzie cię zabito. To znaczy, żywotność to są moje dusze. Możesz uzyskać upuszczony żywnością za pomocą latarni Umbrala.
Jeśli zginiesz w umpralu ponownie, nim zdążysz odzyskać utraconą żywotność. Okej. Dobra. Co my tutaj mamy? Tam z tyłu był ziom. Pasożyty umbrala mogą łączyć się z innymi stworzeniami, zapewniając im ochronę lub większą siłę. Wybierz latarnię i znajdź pasożyta przy pomocy L2. Wysadź energię z pasożyta za pomocą R1, by je zniszczyć. To jest jakoś bardzo dużo, kurde, rzeczy trzeba zrobić. Wow, mam. Czasami ćmi wykazują, że przejście na ksiądz jest zablokowane, lecz coś znajduje się w krainie umbralu. Siema. I always wondered if there were others. I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't. But since it seems a deer has you marked, śmieszną rękę on ma. I've defied the rules of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the rules of gods and kings. Dobrze, to już było wszystko. Podróż do szczątków. Aha, przenieś się. To są szczątki Hannalore, tam był grobowiec. Zawsze przy odpoczynku jest... Loading screen, ulepsz postać. Tak, ulepszymy. Idziemy to więcej w siłę. Bo... Kondycję mam akurat spoko. Plus 8, plus 10. Zręczność też mi daje fizyczny plus 10. Ale tutaj statystyki obronne są lepsze. Wytrzymałość jest lepsza, waga idzie w górę, jak pójdę w kondycję, witalność, no to wiadomo, że życie. I waga. Blask, później pójdziemy też w blask, to jest mana. Święty ogień, podpalenie, trucizna, odporność. No i piekło, to wiadomo, że to jest piromancja. Musimy pierw siłę.
I've defied the rules. W Umbralu czasem pojawią się piętna, fragmenty przeszłych, nierzadkich, traumatycznych wydarzeń z Axiomu. Wybierz latarnię Umbralu używając, podnieś ją za pomocą L2 i przytrzymaj kwadrat. No, by przenikać do Umbralu. Najpierw przeniknij do Umbralu, następnie namierz piętno przy pomocy R. Wybierz latarnię i L2 i R2, aby okryć fragment przeszłości. Okej, mamy. Niedaleko możemy też w ogóle wrócić do tego normalnego świata. Nie ty, ty. Ogniowa zapora. Dobrze, jak to zrobiliśmy, ja tutaj tylko pójdę z powrotem, żeby z tego wyjść. Stamtąd przyszliśmy. No co ja tutaj wszystko dostaję? Puszka sprawia zapewne większą obronę przed ogniem. Co to jest? Wziąć trąszę osad, poprawmy spiętą bralę. Można go sprzedać, molchu. Można go sprzedać. Nie jestem fanem sprzedania w ogóle rzeczy. Drobne sole świętości. Umożliwiamy zadawanie bronią obrażeń od blasku. Rozumiem. Wyjść z tego, tak? Tak. Jestem tutaj jeszcze ciekaw. Mienie. Jeszcze jedną siłę bym dał, pod nie mogę na dwa machy załatwić.
kurde. Okej. Skrzynka, ale pierw te. Muszę załatwić. Uświęcone potępienie. Ktoś idzie. Nie? Muszę pierw tą, z tą latarką. Ja. Nie lubię to. No cholera i oto. To mi się tam nie podobało. Że muszę latarkę wyciągnąć, muszę jakiegoś ziomka tam akurat zabić i potem mogę ziomka. Szata pielgrzyma i spódnica pielgrzyma. O kurde. Uciekamy. Sekurę. O kurde. O, załatwiłem go. No to nieźle. Że tak mogę na niego skoczyć i... Mu połowę życia zabrało. Thank you.
Okej. Tam są różne smakołyki, widzę. Tarcza. Coś z drugiej strony. Myślę, że mi to wygląda jak na progres. Tak. O kurde. Nie. Okej. Mam tutaj opuść umbralnię. Ale dam dupę, bo... Życie. Życie. Okej. Topór i czaszka. Okej. Mamy topór i czaszkę. Aktywujemy. Ulepsz postać. Nie możemy jeszcze. Brakuje nam tak mało. Ale odpoczynek. Dobrze. Dobrze. Okej, to tutaj możemy do Umbrella iść. I co, tylko na dół, tak? Coś jest. No. Thank you.
Okej, okay, też coś mamy. Co, to jest wszystko? Tam jest drabina. Nie, mogę tu szybciej drabiną śmigać. Ciebie tam jeszcze nie. I odpoczynek. Oh yeah. I teraz możemy chyba się ulepszyć. I bym dał też jeszcze jeden siłę. Okej. Okay. Co tutaj zrobiliśmy? O! Podejść do wroga od tyłu, wykona w pełni naładowany silny atak, aby drastycznie obniżyć jego postawę. Od tyłu. Kiedy postawa wroga zostanie wyczerpana, możesz oszołomić naładowanym silnym atakiem R2 podbiciem L1 albo L1 plus R1. Więc mogę sparować i potem on jest oszołomiony też. Naciśnij R1 potem. Niech będzie. Tam jeszcze coś było? Drewniany krzyż. Czego on? Dobra. A to idziemy dalej górą. Większy chłop, ale go zrobiliśmy. Chyba muszę do Umbrala iść. Bo tak to chyba tutaj... No, mi się wydaje, że nie umiem pływać. O kurcze. Hmm.
Okej. Kaptur pielgrzyma. Tam jest ten kabina. Wyjdźmy pierw. O. Co, mam skrót? A, przez tą wodę, tak? Tak, przez tą wodę. Aha. I tutaj był ten wiszący. Dobra. Święta zaporowa. Tutaj nie możemy iść. Tutaj też jeszcze nic nie ma. Dziwne, ale okej. Nie! Nie! Co się dzieje? Jaka zwała! Ale zwała, ale bug! No super, kurde. No godzinka i już jest bug, nie? Po prostu pięknie. Jak tu zoom zawartość, tak. Początkowo klasy mamy inną, okej. Kontynuuj. Ale zwała tam. Okej, Z tobą nie walczę. You carry the lamp long enough, and you'll see history repeat, over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Nasiona szczątków. Zbliżasz się do kwiatów Umbrala, twoje latarnia zacznie wibrować i emitować specjalną barwę. Gdy staniesz na kwiatach Umbralu, wybierz latarnię za pomocą, unieś ją, używając L2 i przytrzymaj trójkąt, by wyhodować sadzonkę szczątków. Sadzenie szczątków służy jako miejsce odrodzenia na wypadek twojej śmierci. Możemy sobie punkt odrodzenia zrobić. Okej. Możemy się też tutaj ulepszyć. Dobra.
Co ty jeszcze masz, Majster? I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way and stay out of mine. I've given you more umbral guidance from now on. Dobrze. Ulepszymy się. Jeszcze jeden w siłę. Dobrze. A to chyba idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. To już przeszliśmy i... to tutaj mamy po tym. Spotkaliśmy ze ziomaczka. Nie chce z nami rozmawiać, ale dał nam jakieś szczątki. Więc w następnym odcinku śmigamy oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.